Nie wyobrażam sobie dalej żyć z wyrzutami sumienia. Co mam zrobić? Nie umiem go wskrzesić. Ale czy pan przeprosił jego rodzinę? Ja mówię, o jego rodzinę nie chce ze mną rozmawiać. Jego rodzina by chciała, żebym umarł. Ona mnie nienawidzi, ta jego rodzina. Co mam zrobić? Nic nie mogę zrobić. Bo kiedy zbliżyłbym się do ich domu, to zadzwonią na policję. Ale Bóg mi przebaczył. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus umarł za moje grzechy. Co mam więcej zrobić? Uwierzyłem to. Uwierzyłem w ten fakt, że umarł zamiast mnie. Że prawo nie działa wstecz. Coś wam powiem, drogie Panie. Pewnie nie jesteś takim człowiekiem jak ja. Pewnie jesteś dobrym człowiekiem. Pewnie tak jest. Ale powiem ci coś. Bez względu na to, czy ktoś kogoś zabije, czy się nienawidzi tylko kota sąsiadki, wyrok jest jeden. I tym wyrokiem jest piekło. I to jest ten dramat. Ponieważ Słowo Boże nam mówi, że nie można być usprawiedliwionym z uczynków. Że nawet jeśli się robi dobre rzeczy, to te dobre rzeczy nie zmienią nas jako złych ludzi. One nie zmienią naszej martwej natury. Wiecie, ja zabiłem człowieka, ale mnóstwo jest ludzi takich, którzy pozabijało wielu ludzi w swoim sercu. A Jezus powiedział, nieważne, czy zabijesz fizycznie, czy zabijesz w swoim sercu. Nieważne, czy będziesz cudzołożył fizycznie, czy będziesz cudzołożył w swoim sercu. Nieważne, czy kogoś zastrzelisz, czy tylko nienawidzisz. Takie są Boże kryteria. Ja rozpoznałem Boga, który dał mi miłość. On dał mi skorzystać z miłości. Coś ci powiem. Bóg cię bardzo kocha. Bóg cię bardzo kocha. W ogóle nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zło, ani w twoim życiu, ani w życiu tego świata. Ten atom, o którym mówiłem, na tej ziemi, to zło, które jest na tej ziemi, ono w ogóle nie jest od Boga. Słowo Boże nas uczy, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim, mi i Tobie. Mamy ziemię, dostaliśmy ziemię, drogie Panie, dostaliśmy ziemię. I możemy z tą ziemią zrobić, co chcemy. Możemy rozpętać wojnę jądrową. Ktoś mówi, ale Bóg nie zaingeruje, ja mówię, no nie. Dlaczego? Ja mówię, no bo on namiął tam.